No to będzie się działo. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jacob, a przed wami kolejny odcinek z FIFA 20 na moim kanale Road to Glory. I zanim mnie zlinczujecie, że tak długo nie było, pozwólcie mi się troszeczkę wytłumaczyć. Przez ostatnie tygodnie nie miałem aż tyle czasu, żeby grać dużo FIFA. Raczej sobie to rozkładałem, różne zadania typu czy icon swapy dokończyłem, czy raz czy dwa zagrana liga weekendowa, więc aż takich wielkich zmian nie ma. Natomiast po tych miesiącu chyba od ostatniego odcinka pojawiło się parę nowych rzeczy, więc pierwsze, zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli ikony Prime, a raczej paczki z ikoną Prime. Wczoraj od 19 robiłem 9 żetonów i się udało. Oczywiście, moi drodzy, wykorzystałem czas, że jestem w domu, bo teraz warto zostać w domu, oczywiście, o czym bardzo dobrze wiecie. Mam nadzieję, że zachowujecie wszystkie środki ostrożności, bo będzie dobrze. Wierzę, że będzie dobrze. Nie ma też co za bardzo panikować. Tak w ramach ostrożności zachęcam was do tego, żeby zostawać w domu. Jest parę fajnych akcji prowadzonych, jako że też jestem na przykład, wiadomo, w Team Play. To każdy telewizyjny abonament w Play, czy to z dekoderem Play Now TV, czy bez dekodera Play Now po prostu, ma do końca marca odblokowane kanały, wszystkie kanały Kids oraz Extra, w sumie aż 40 kanałów. Pokażę wam mój skład, jak on obecnie wygląda. Na bramce oczywiście Toty Alisson, Van Dijk, nowy nabytek, Robertson oczywiście obok niego, jeden z pierwszych trafów, jakie miałem w player pickach, Varan obok i Ramos także oczywiście zrobiony, jeżeli chodzi o SBC. Karta tak naprawdę do samego końca, gra mi się nim bardzo dobrze, więc na tej prawej obronie czasem go ustawiam w niektórych meczach na środku obrony, zależy też oczywiście czego potrzebuję. Jeżeli chodzi o swapy, to tutaj słuchajcie, z drugich icon swapów zabrałem, wykorzystując 24, czyli wszystkie zrobiłem, Raula oraz Laurent Blanc. Genialne dwie karty, bardzo dobrze mi się nimi gra. Raul co prawda już troszeczkę nie wystarcza na ten etap gry, no ale zobaczymy co dzisiaj będzie, prawda? Traore był już wcześniej, Odegaarda zrobiłem, no i to oczywiście też Lucas Moura jest z SBC o zmiennokształtnych, o ile tak się to nazywało. Jeżeli chodzi o resztę, to oczywiście mam Orisicza 86, ale on już był upgrade'owany, Nelson Semedo także ma upgrade, Jamesa zrobiłem, Osimech, nie wiem jak to nazwać, to są zawodnicy, którzy też są w moim zespole robieni albo przez challenge, albo przez właśnie icon swapy. Jeżeli chodzi o resztę klubu, za wiele tutaj nie ma, są to bardzo przeciętne karty, które po prostu sobie tutaj leżą. Mam już 10 kart na wymianę za Foot Champions, więc po kolejnym raczej uda mi się też no wymieni, zobaczymy co będzie dalej. No ale po to jesteście tutaj, żeby zobaczyć ikon swapy. Słuchajcie, tak jak mówiłem, zrobiłem wszystkie wymiany ikon, czyli rozegrałem w sumie te wszystkie spotkania, jakie trzeba było. Odbierzemy sobie od razu w takim razie ostatniego ikon swapa, którego zostawiłem, żebyście razem ze mną go zabrali, tak jest. No i już jest to gotowe, odbiór nagrody całkowity. Oczywiście zaraz też przyjdziemy jeszcze, zanim wymienię to, powiem dlaczego zdecydowałem się na ikonę, paczkę z ikoną. Tutaj jeżeli chodzi o wymianę ikon online 2, zrobiłem tylko gwiazdy jednego klubu, no ale to można robić równocześnie z innymi tymi online. Mistrzowie, Foot i Mistrzowie to dopiero zobaczymy później. Jeżeli chodzi o jednego gracza, to zrobiłem wszystkie oprócz oczywiście piłkarzy ze strefy CONMEBOL. No dobrze, moi drodzy, wymiany ikon. Tak po każdej stronie szybko wam powiem, co o tym myślę. Lidman, Trezeguet oraz Laudrup moim zdaniem odpadają. Jedynie tutaj fajny jest Gattuso. Za te 7 swapów można się naprawdę zastanowić, jak to złączyć. Jeżeli chodzi o opcje tutaj, to moim zdaniem najlepsza to jest paczka ikony za 9 właśnie swapów, bo daje ci jeszcze możliwość oczywiście trafiania czegoś fajnego. No to jest to zawsze ryzyko, wiadomo. Carles Puyol ma o tyle moim zdaniem problem, że jego naprawdę dribbling, równowaga i zwinność to jest no coś nie na najlepszym poziomie, natomiast jeżeli ktoś lubi tego zawodnika, to jak najbardziej można go sobie zabrać, bo też 9 icon swapów to nie jest dużo. Ruud Gullit moim zdaniem na obecnym stanie gry 86 Gullit, no jest ok, ale bez szału wielkiego, nie? Overmars, nie. Jeżeli chodzi o te strony, no to Dalglish jest bardzo, bardzo dobry i mega go polecam. Jeżeli ktoś nim nie grał w drafcie czy coś takiego, to naprawdę daje radę. Kako mi się osobiście nie najlepiej grało, jak miałem okazję, też właśnie no najczęściej w draftach, bo inaczej raczej ciężko. Chyba raz miałem Kakę na wypożyczeniu, to jak każdy dostawał, to no było ok, ale bez jakiegoś wielkiego szału. No a jeżeli chodzi o Maldiniego, no to tutaj on też może nie ma największej zwinności, równowagi, ale Maldini jednak słynie z tego, że jest po prostu kartą bardzo, bardzo dobrą. Więc jeżeli ktoś komuś się dał, dobrze wygrał Maldini na przykład w drafcie, to czemu by nie? Tutaj powiem szczerze, jakbym miał się na kogoś zdecydować, to może na Maradonę, ale 19 icon swapów to jest całkiem sporo. Tutaj Petit, Cannavaro, Carlos Alberto, Garincha, no to już są tak naprawdę, jeżeli go wybierzemy, to nie możemy sobie zabrać nikogo innego. No i tu każdy tak naprawdę robi jakąś robotę, prawda? No Petit to macie do końca gry już tak naprawdę kogoś na SPD, Cannavaro, naprawdę statystyki wyglądają nieziemsko, jeżeli chodzi o jego no, 87 zwinności, 84 równowagi, do tego fenomenalne tempo, fenomenalna obrona. Wzrost pozostawia troszkę do życzenia, ale poza tym jest całkiem naprawdę nieźle. No i na końcu Zidana bym nie brał, bo jakoś nie widzę 23 chyba, czy 2 icon swapów za 91
Zidana. No dobra, ale my tutaj jesteśmy po paczkę ikony, także ostatni element układanki sobie tutaj wrzucimy, a tym ostatnim elementem układanki jest karta złota specjalna, mogłem dać losowanie oczywiście od dołu, znaczy losowanie, wybieranie od dołu byłoby szybciej, ale już tutaj mamy, także pyk. I kogo wylosujemy? Kogo wylosujemy? To jest pytanie na dzisiaj. Oczywiście jak już go trafimy, to sobie zagramy nim jedno spotkanie, bo też chciałbym zobaczyć. Nieważne kto to będzie. Oczywiście jeżeli zapytacie mnie, czy mam szczęście do trafień, jeżeli chodzi o ikony, powiem absolutnie nie. Otworzyłem dwie paczki dotychczas. Rui Costa 85 i oczywiście Pires 85. Wszystko to oczywiście były ikony Baby. No dobra, mam nadzieję, że jesteście gotowi. Proszę, trochę szczęścia. To trzech razy sztuka się mówi, prawda? No to uwaga, nie wiem czy patrzeć, czy nie patrzeć. Patrzę, co tam? To jest tylko gra, prawda? To jest tylko gra. Bawimy się dobrze, wiadomo, że ikona. Oby była jakaś dobra narodowość i będzie super. Jest Francja, proszę, niech jest. Środkowa obrona. Dobra, wiecie jaki jest problem tutaj? Że karta jest genialna, naprawdę, Laurent Blanc, okej, jest dobra cenowo, jest taka średnia półka, mogło być lepiej, mogło być o wiele gorzej. Problem jest tylko taki, że jak wiecie, mam Blanca, z którego korzystam, tak. Tak. Ze wszystkich ikon, jakie można było trafić. Nawet jakbym trafił Raula w lepszej wersji, to już byłoby super. Trafiam akurat ulepszenie ikony, której nie chciałem ulepszać, bo jest okej i dobrze mi się nią gra. Dobra, moi drodzy, to wymyśliłem teraz. Oczywiście Laurent Blanc idzie do nas na obronę. W tym momencie razem z Virgilem van Dijkiem będą się tutaj bić. No a na defensywie w formacji 4-2-3-1 zagra Kante oraz Renato Sanchez, którego bardzo lubię. W ofensywie oczywiście Raul, Del Piero, Lucas Moura oraz Adam Traore. Adama Traore, nie Adam Traore. Korzystając z okazji, zagramy sobie jeden meczik Food Champions, to jest skład przeciwnika. Jak spisze się Laurent Blanc na obronie? Jaki czołg tutaj. No, jest ogromny. O, Laurent Blanc, jeżeli tak ma grać, to czemu nie? I czy to jest brameczka na 1-0? Czy to jest brameczka na 1-0? Tak jest! O nie, nie chciałem się cieszyć, sorry. Ale podanie teraz, no to musi być brameczka. To musi być brameczka, która oczywiście nie ma brameczki. Del Piero, co prawda wypożyczony, ale też może tutaj zrobić różnicę. Del Piero. Obraca się, strzela i o, niewiele brakowało. Patrzcie się, Del Piero, no to jest karta, którą jak się ma, no to można się bawić. 2-0, ależ to zrobił. Włoch, po prostu coś pięknego. Okej, dobra, Raul, kończymy to. Raul, podanie do Lukasa. Lukas uderza z całej siły, słupek oczywiście, dobra. Ten podaje do Lukasa. Lukas się tu bawi, podanie do Del Piero. Del Piero to kończy, po prostu fenomenalna akcja. 3-0. No, tracimy bramkę na 3-1, Messi główka, zdarza się. I teraz podanie, te piłki od Ramosa są naprawdę mega. No i to jest, panie i panowie, powinien być koniec. Jeszcze teraz sobie przypomniałem, że przecież nawet nie dałem kotwicy na Laurent Blanca, on będzie jeszcze lepszy, bo jest naprawdę bardzo dobry, tego mu nie mogę zabrać. Szkoda tylko, że usunął jedną ikonę z mojego składu i już myślałem, że będzie dobrze, już myślałem, że miał trzy ikonki sobie biegające w składzie albo jakaś, no nie wiem, jakby wiadomo, był jakiś mega dobry napastnik, no to by zastąpił Raula. No to było inteligentne z mojej strony bardzo. Ale Laurent Blanc, świetnie. No to już jest końcóweczka. Słuchajcie, no tutaj sobie strzelamy bramki dla zabawy. Raul. Del Piero, ależ on jest dobry. Ajajaj. Chciało się. Jeszcze, proszę Adama. Wygrywamy 5-1, ta jedna niefortunna bramka, ale ogólnie Laurent Blanc na obronie spisuje się równie solidnie.
co na SPD grający wcześniej u mnie. No awansował, no upgrade'ował się, chciałem upgrade'y w FIFA, no to mam upgrade'y w FIFA. Jak lubię Sancheza, tak poszukiwania drugiego środkowego pomocnika defensywnego obok Kante, czas zacząć, bo jeden musi być niski, drugi musi być wysoki. Obronę mamy zrobioną, może ten lewy obrońca Robertson jeszcze do poprawy, ale Ramos, Laurent Blanc, Virgil van Dijk i Alisson z tyłu to naprawdę jest mega solidnie. Ale co ja tutaj powinienem teraz zrobić? Nie wiem, zobaczymy. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli chcecie więcej materiału z FIFA 20, dawajcie mi znać. No naprawdę przygrindowałem bardzo mocno, jeżeli chodzi o oczywiście 9 żetonów do icon swapów. Dajcie mi oczywiście znać, czy się opłacało, czy byście się cieszyli z takiego trafienia, jeżeli byście mieli jego wersję oczywiście baby. Dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.